historia była taka, że nie należeliśmy do kulturystów, którzy mieli bogate zaplecze i wiesz, i sponsorów i tak dalej. No i jechaliśmy po pierwsze na gapę pociągiem. I złapał nas kanar. Miałem bejce do drewna, bo ktoś mi tam polecił, że bejca jest do drewna, że jest super zajebisty kolor. I faktycznie zrobiłem sobie ten kolor. Miałem, myślę, że jeden z najlepszych kolorów w życiu, jaki miałem. Założyłem się tutaj z kolegą, jeszcze byłem na studiach. Wygrasz te mistrzostwa polskie, więc jak wygram, to się obetnę na łysy. A miałem takie włosy dotąd, naprawdę miałem bardzo długie. No i po tych zawodach się obciąłem na łysy. Nie? I wszyscy już zawodnicy byli rozlokowani w tym teatrze, w jakichś tam takich małych pokoikach, gdzie się smarowali. A ja jak przyjechałem, już było po wszystkim, bo to nie mieli gdzie mnie wrzucić, więc mnie wrzucili do pokoiku, w którym był tylko Coleman. No niestety na mistrzostwach świata, na których startowałem w ostatnich, wpadłem na dopingu po prostu, nie ma co tam ściemniać. Wpadłem na dopingu, dostałem wtedy bana na 8 lat. Witajcie, tutaj oldschoolowy podcast z Prosiakiem i z Radkiem Słodkiewiczem. Tej osoby nie muszę przedstawiać, aczkolwiek chciałem zrobić bardzo, żeby to wyglądało oficjalnie. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy, kim jest mój gość, ale ktoś po prostu chciałby, żebyś się przedstawił tak, jakbyś chciał, żeby odebrali cię w krótkim, można powiedzieć, jednym zdaniu, ale jakbyś ujął siebie jak najbardziej obficie, że tak powiem. Nie znamy się. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Radek Słodkiewicz z tej strony. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć o sobie? No wiadomo, że ze sportami siłowymi, z kulturystyką jestem związany, może być całe życie. Tak w skrócie można powiedzieć, no wystartowałem na pierwszych zawodach, miałem 16 lat. Na ostatnich zawodach wystartowałem 5 lat temu, w 2017, więc jak miałem już tam te po 40 byłem, więc można powiedzieć, że całe życie startowałem, trenowałem. Teraz, mimo że przez ostatnie lata nie startuję, to cały czas oczywiście biorę czynny udział w sporcie, bo mam cały czas zawodników, którzy startują na całym świecie. Teraz byliśmy na Mister Olympia, więc też miałem tam swojego zawodnika Damiana Kufla. Myślę, że też go wszyscy bardzo dobrze znacie. Więc można powiedzieć, że mimo tego, że może sam już teraz nie startuję, to cały czas jestem na bieżąco w temacie, prowadzę zawodników. Teraz też w czasie rozmowy czujnie spoglądam na telefon, bo czekam na kontakt od zawodnika, który startuje teraz w Czechach. Zawodnik też z Czech, więc nie tylko prowadzę Polaków, ale widziałeś też, nieźle zbudowany, niesamowita klata nabity, także też liczę tutaj, że coś tam wywalczy. Słuchajcie, oczywiście, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, o kulturystykę, to byłem aktywnym zawodnikiem też przez te wiele lat, od 16 roku życia do 40 tam któregoś. Już nie pamiętam, kiedy to było, ten 2017 do 41 czy tam drugiego roku życia cały czas aktywnie startowałem. Gdzieś tam po drodze zdobyłem tytuł mistrza świata, mistrza Europy, byłem kilka razy mistrzem Polski, więc myślę, że wiem, jak to wygląda od strony startowej, nie tylko jako trener, który patrzy z boku i nigdy w życiu nie zrobił cardio i nie jadł ryżu z kurczakiem, więc myślę, że jadłem ryż z kurczakiem i znam zapach bronzera na własnej skórze, więc myślę, że możemy pogadać sobie o wszystkim. Jak już wspomniałeś, no i oczywiście mam też jakby taki przegląd przez te wszystkie lata, bo było zupełnie inaczej, jak kiedyś zaczynaliśmy trenować, startować. No i teraz jest też zupełnie inaczej. Inne podejście do treningu, inne podejście do diety, no inne bronzery niż to, co było kiedyś. Właśnie chciałem o tym wspomnieć. Tak. A propos naszych początków, bo się poznaliśmy tak naprawdę na scenie, na backstage'u. Gdzieś tam się obserwowaliśmy, bo na mistrzostwach Polski chyba w Szamotuła. Z tego samego klubu, można powiedzieć, tak. Startowaliśmy, bo z TKKF-u Winogrady. Tutaj, 96 rok. Ty już tutaj mieszkałeś, bo studiowałeś. Ja byłem na pierwszym roku studiów. Ja w sumie zacząłem później po tobie studia, no bo jestem rok młodszy. Tak. No ale pamiętam właśnie to nasze pierwsze spotkanie w Szamotułach na mistrzostwach Polski juniorów. To były eliminacje do mistrzostw świata juniorów i dostawałeś kwalifikacje i w Katowicach startowałeś na mistrzostwach świata. Tak, tak. To był 96 rok, wtedy startowałem pierwszy raz na mistrzostwach świata. No i kto startował wtedy? Na mistrzostwach świata? No. No z tych takich startujących. No z tych takich ważnych. No kto? No to były mistrzostwa świata juniorów, weteranów. No.
Ano dostartował w weteranach. No, weteranach, ale nie. Mistrzostwa świata, no. Mistrzostwa świata były w Katowicach. Były w Katowicach, gdzie Coleman startował. Nie, to Coleman startował w 10.2. To było wcześniej, to wtedy jeszcze nie trenowałem. Co prawda tam gdzieś... A, no, ale to tak, to były ten... Mi się pomyliło trochę, że startował właściwie w tych weteranach. Nasz prezes był... Tak. To Paweł Filebro wtedy startował. Właśnie. Został mistrzem świata wtedy. No, został mistrzem świata, tak. Wiem. Startował też Waldemar Noll wtedy. Słuchajcie, no ja nie wiem, jak ty, czy on nie został mistrzem świata. Ale on dobrze, on wtedy coś też wygrał. Mi się nie wydaje, nie wiem, wiem, że on w Szamotułach w każdym razie, ja go wtedy pierwszy raz widziałem też na żywo, to Filborn wtedy też wygrał swoją kategorię, no i to była ta ciężka kategoria, w której wygrał również wtedy z Nolem, ale Nola widziałem, pamiętam, na backstage'u i do dzisiaj to pamiętam, bo był wyższy troszeczkę ode mnie. Był ogromny, naprawdę, był niesamowicie napakowany, wszędzie te żyły takie miał użylone. I pamiętam, że mieliśmy taki backstage, były takie szatnie trochę i tam były wysoko lustra i on tam się denerwował, nie mógł się zacząć w tym lustrze, mówi, co to mówi, szatnia, mówi, dla koszykarzy czy coś, nic się nie można zobaczyć. A sam był najwyższy, no więc tam tak cicho chodziłem, patrzyłem na niego, mówię, kurde, jaki gość był naładowany, no niesamowity. I właśnie teraz jeszcze chciałem, żebyśmy się zatrzymali w szatni, jeszcze nie wychodzimy na scenę. Pamiętasz tę sytuację, gdzie każdy starał się ten kolor najlepszy mieć i co się w ogóle stosowało, nie? I jak ta szatnia, nie było szatni tak jak teraz równo, tego samego zapachu, takiego protana gdzieś tam, który chętnie każdy wciąga nosem. Ja nawet nie wiem, czy kiedyś w ogóle był jakiś taki mieszanki. Każdy robił sobie sam. No nie? Tak, był sam, bo farba plakatowa z krymem Nivea mieszana i tak dalej, jakiś bejzer. Niektórzy cegłę robili sobie, pamiętam, że kruszyli cegłę. Wszystko, i też co kolor kremem, mogło dać chociaż na chwilę, no bo potem to spływało, nie? Ale wiesz, no każdy kombinował jak mógł, nie? No bo po prostu była oliwka, no i nawet jak ktoś się tak, nie... Oliwkę to każdy miał. Nie, tak. Że każdy był zdepilowany, nie? No bo wiesz. No to ja pamiętam, że nie wiem, czy pamiętasz, że właśnie w Szamotułach przyjechało takich dwóch braci. Oni byli tacy specyficzni, rzucali się bardzo w oczy, nie byli w formie i golili się na drogę, bo nie wiedzieli, że trzeba być ogolonym, więc golili nogi miałem sytuację, że ktoś, wiesz, już ostatni tam przed lustrem się przypinasz, pompujesz, a on wychodzi przez ciebie i jedzie pachę, nie? Bo tak nie dowidział. Oni golili sobie nogi, wyobraźcie sobie, więc to naprawdę było... Nie... I to pamiętam, że ich było dwóch, jakieś, nie wiem, bracia czy coś, tacy nie mieli za dobrej formy, ale masę mięśniową mieli całkiem dobrą i pamiętam, że tam wtedy w Szamotułach był ten. Była taka dosyć dobra siłownia do rozgrzewki, nie? Pamiętasz? To było w hali takiej dużej i to było przy hali. I jeden z nich, pamiętam, że na rozgrzewce wyciskał na klatę 170 kg. Więc... To była rozgrzewka, a na chwilę pompa była. Tak, ale potem, jak wychodził na scenę, był wykończony ogólnie. No, ale ja mówię, kurde, co za gość, nie? Także... Nic tam nie zajęli, ale zrobili wrażenie, że do dzisiaj ich wspominamy. No i powiem ci, że jak pojechałeś ze mną na Mistrzostwa Polski, ty miałeś już juniora, zakończyłeś i robiłeś przerwę. Trzeba powiedzieć, że kiedyś wiek juniorski kończył się z dniem ukończenia 21 roku życia. Teraz są już ci juniorzy 21-23, a kiedyś jak już miało się nawet rocznikowo 21, to już nie można było startować, tylko do dnia ukończenia. Nie, tylko ja już w tym 10-7 nie mogłem startować, mimo że wtedy jeszcze się łapałem jakby rocznikowo, dlatego że w 10-6 skończyłem wiek juniora, czyli jakby no nie łapałem się. Nie? Ale wtedy z tą pojechałem. Pojechaliśmy do Ciechanowa. Do Ciechanowa. I historia była taka, że nie należeliśmy do kulturystów, którzy mieli bogate zaplecze i wiesz, i sponsorów i tak dalej. Pociągiem. No jechaliśmy po pierwsze na gapę pociągiem. I złapał nas kanar. Tak. Panie konduktorze, i było, my zaraz wysiądziemy, ale proszę nas puścić. I nie wysiedliśmy. Nie, wsiedliśmy z powrotem. No i potem byliśmy w pokoju. I dojechaliśmy do tego Ciechanowa. No dojechaliśmy. No i powiedziałeś, że super kolor będę miał i miałem się wysmarować bejcą, bo ty sprawdziłeś. Słuchajcie, bo to jest tak, że ja pamiętam, że wtedy startowałem wcześniej, tylko że miałem bejce do drewna, bo ktoś mi tam polecił, że bejca jest do drewna, że jest super zajebisty kolor i faktycznie zrobiłem sobie ten kolor. Miałem, myślę, że jeden z najlepszych kolorów w życiu, jaki miałem dzięki tej bejce, tylko że były bejce rozpuszczalne w wodzie i na alkoholu. A tego nie wiedziałem, że jest taka różnica. No ja miałem właśnie... Na alkoholu. I myślałem, że się wścieknę, nie? Tak i ona tak szybko parowała, że te plamy, pamiętam, były takie No nie dopracowaliśmy tego wtedy za bardzo. No i nie? Pamiętam, że wtedy się pojawił nie wiadomo skąd Paweł Brzuska, i który tak spojrzał chyba z litością i on miał taki profesjonalny bronzer, nie wiem co to było. Mi się wydawało, że to Malik wtedy był. Nie wiem właśnie kto z nich. No bo wtedy Juliusz pamiętam, Malik. Że tak
Manik startował i Kazimierczak startował też, był w pucharze. On wygrał Kazimierczak, nie? On był pierwszym takim objawieniem, w ogóle skąd on się wziął. I on jakiś czas naprawdę tam robił problem. No i wtedy się posmarowałem, chyba tak naprawdę musiał mieć litość, że czymś lepszym. Takim, że może ten kolor nie był jakiś taki za mocny jak tej bejcy, ale chociaż mi nic nie szczypało. Tak. No. Masakra, nie? No i to były te zawody, ale potem jak wychodziłem pierwszy raz w seniorach, i ty też startowałeś do Mistrzostwa Polski. To był 10-9 w Toruniu. To był mój drugi start w seniorach, a twój pierwszy. Ja w 10-8 startowałem. I mieliśmy znowu historię razem wspólną. Taką może trochę o charakterze lekko erotycznym by się powiedziało. No bo tobie się pobrudziły spodenki, startowałem, miałeś czerwone. To ja miałem czerwone gacie, słuchajcie, wtedy te bronzery to nie były takie jak teraz, tylko się po prostu tą bejcą, takim czymś się nakładało, takim kremem, że on wszystko brudził, nie? Ale wszystko, on miał zajebisty kolor, ale wszystko brudził. No i niestety wybrudził mi te całe czerwone gacie, a nie miałem drugich na zmianę. No i co? Ja mam czarne? No to dobra. Jak było przy zejściu... Olej startował w tej niższej kategorii, a ja w tej wyższej, więc jakby on schodził ze sceny, ściągał gacie, ja zakładałem te jego gacie i wchodziłem na scenę. Tak, my po kątach gdzieś tam się kryliśmy. No i co, przyniosły ci szczęście? Tak, przyniosły mi szczęście. Mistrzem Polski zostałeś. Wtedy zostałem pierwszy raz mistrzem Polski. No. Karpinen, ale wtedy... Tak, był zły wtedy. No. Karpinen, a wyglądał pięknie. Naprawdę wkurzony, nie? Pięknie tak ze sobą rywalizowaliście, nie? No dobre czasy, no była tak mocna ekipa, bo ja byłem w 90, gdzie nie powinienem być, ale zbijałem do 90, żeby się znaleźć tam, bo stwierdziłem, że z koniami nie wyjdę. Ty ważyłeś chyba z 93 kilo wtedy. Ja ważyłem 96. Może tak? 96, no a ja wiesz, zbijałem do tej 90 na 8,8 ostatecznie. No i ten, no bo Maszewski, Rogoża, Strzeliński. No najgorsza kategoria. No. Tam jeszcze był wtedy też Daszkiewicz w twojej kategorii chyba, nie? Daszkiewicz był. Mi się wydaje. Maszewski. No generalnie Strzałka wychodził w Open z tobą, nie? Strzeliński wygrał, tak. No to powiem ci, że była najlepsza ekipa, jaka mogła być, nie? No. I Polsat, i w Polsacie byliśmy już wtedy w telewizji. Tak, no byliśmy w Polsacie. No, ja mam mega zawody, bardzo mocne. Na VHS-ie to... No. Tak. Ten swój układ, jesteście w tym miałem. Grzegorz, ja wtedy miałem długie włosy, takie pamiętasz, miałem wtedy takie długie włosy. To żeby mi one nie latały, to ja sobie tak na żel naładowałem tyle żelu, że one były po prostu no jak skała, nie? Co naprawdę nie szło ich tam rozwieść. Ale założyłem się tutaj z kolegą, jeszcze byłem na studiach i tam, no i ten kolega tam opowiadał, że super wyglądasz, to tamto, siamto i tak dalej. Wygrasz te Mistrzostwa Polski, więc jak wygram, to się obetnę na łysa. Miałem takie włosy dotąd, naprawdę miałem bardzo długie włosy. No i po tych zawodach się obciąłem na łysa. Nie? Wyglądałem tragicznie wtedy. Ale chyba już tak zostało, że już potem tak zostało, że już potem nie znał. Ale z takich włosów na zero, takie jak teraz, jak ty, to naprawdę pamiętam, że jak mój brat z moją mamą mnie ścinali, no to sikali tam po prostu. Nie było mody na brody jak teraz. Wtedy nie było mody na takie włosy krótkie teraz, bo kiedyś właśnie ja chciałem być taki, wiecie, modny, jak Jason Donovan, takie miałem włosy. Dopiero później przyszło tak, że nie wiem, że mniej włosów to jest okej, nie? Powiem ci, że dobre były czasy, ale teraz tak już znowu się trochę przewijając do przodu, no bo przyszedł taki moment, gdzie ta kulturystyka u ciebie nabrała takiego naprawdę większego rozpędu. To już nie były jakieś mistrzostwa Polski, zaczęły się mocniejsze zawody, wyjazdy zagraniczne, były mistrzostwa świata. Najbardziej chyba taki najważniejszy moment, gdzie też trudny dla ciebie był, byłeś w takim trochę dylemacie, bo pewne drzwi się otworzyły i były w sumie dwa wejścia i nie wiedziałeś, którym podążać. Trochę się słuchałeś się osób, które miały coś, były autorytetami wokół ciebie, na przykład w kadrze. I stanąłeś na dwóch scenach. Stanąłeś na scenie Mistrzostw Świata i stanąłeś w międzyczasie, bo można, akurat tak to było zorganizowane, na scenie z zawodowcami. Była taka okazja i teraz wiesz, właściwie nikt nie miał takiej okazji jak ty. I wiesz co, bo to była taka okazja, że to jakby Mistrzostwa Świata były wtedy w Moskwie i jakby polska reprezentacja, z racji tego, że Filebor zdał się bardzo dobrze z tym jakby szefem Federacji Rosyjskiej, znali się bardzo dobrze i on dostał zaproszenie dla jednego zawodnika, dla jednego Polaka, że jakby chciał, to może wystartować na zawodach pro. No i oczywiście najbardziej chciał Szczotka, który tam wiadomo ale Filebron stwierdził, że jest za mały i że jedyny, kto się nadaje tam, to Słodkiewicz, nie?
Szotka powiedział, że bardzo był wtedy zły i nie ten. I powiem ci, to jest niesamowite. I wtedy po prostu ja się załapałem, po prostu można powiedzieć tak, że chciałem, mogłem tam pojechać. No i wystartowałem z tymi prosami. Kolman wtedy właśnie startował. No, to w trójce nawet... byłeś przecież. No tak, ale jeszcze mówię, najważniejsze jest to, słuchajcie, że dostałem jakby, bo przyjechałem spóźniony na te zawody. Oczywiście nie z mojej winy, bo akurat z Filona, bo z Filonem tam jechałem do takiego teatru i wszyscy już zawodnicy byli rozlokowani w tym teatrze, w jakichś tam takich małych pokoikach, gdzie się smarowali. A ja jak przyjechałem, już było po wszystkim, no to nie mieli gdzie mnie wrzucić, więc mnie wrzucili do pokoiku, w którym był tylko Kolman. Do bestii, czy wrzucili tak, do klatki. I wiecie, i wchodzę, patrzę, mówię, wow, z kim mówię, będę się grzał. On był tam tydzień po Olimpii wtedy. Był tak naładowany, że ja nigdy w życiu nie widziałem gościa, który na mnie zrobił takie wrażenie, jak właśnie wtedy, tego dnia Kolman. A wiecie, też dobrze wyglądałem, więc jak ktoś na mnie zrobił wrażenie, a tak naprawdę mało kto na mnie robił wtedy wrażenie, bo byłem w dobrej formie. To on był po prostu nieprawdopodobny, nie? I on pamiętam, że jak mnie zobaczył, nie był tak za bardzo zadowolony, że mu jakiegoś tam chłopaczka dorzucili do pokoju. No ale w każdym razie, wiecie, tego trochę poobserwowałem, tam nie gadałem z nim, bo wiecie, stres i w ogóle, ale go tak patrzyłem na niego kątem oka, on się tam pompował o ścianę. No niesamowity. A wspomniałeś tą sytuację później, bo przecież wiele razy mieliście okazję rozmawiać, spotykacie się podczas różnych takich inwentów, targów. Tak, kilka. Pamiętam coś takiego? No, nie pamiętam. On tak nawet za bardzo nie kojarzył tych zawodów. Ja go jeszcze potem kiedyś raz widziałem na takich Grand Prix, kiedyś był też taki Grand Prix, czy to były Elite Tury się tak nazywało. To były takie też zawody. Elite Tury były u mnie... Że to było dla zaproszonych Robert zawodników. Robert bardzo często startował na tych. Ja też startowałem. No to były tam dla jakichś zaproszonych zawodników, gdzieś tam się jeździło. I kiedyś byłem też na jakichś zawodach w Czechach i tam jakby gościem specjalnym takie pozowanie robił właśnie Kolman. Nie? I ten Kolman tam przyjechał, już wtedy nie był w takiej formie, bo takim trochę off-season i tak dalej, to powiem wtedy, że wtedy takie na mnie wrażenie już nie robił. Nie? Ale miałem wtedy z nim okazję właśnie zjeść śniadanie. No i tam się oczywiście dosiadłem. Raz, że ja tam startowałem, dwa, że on tam jakby tak przejął chyba, nie wiem, sam czy z kimś, to pamiętam, że przyszedł i tam jakieś kilka jajeczek sobie jadł. Ja wiadomo, tam jadłem trochę więcej, bo miałem start i tam go zagadywałem i go tam pytałem, czy mnie pamięta. On tam udawał, że coś pamięta, ale widziałem, że kompletnie nie kojarzył. Chciałbyś w porze. No, co ciekawe, on bardzo sympatyczny gość. Potem mówię, miałem z nim jeszcze kilka razy w życiu gdzieś jakąś tam styczność, że gdzieś tam z nim parę słów zamieniłem, bo to nie mogę powiedzieć, że z nim rozmawiałem, bo to wiadomo, że żaden kolega. Tylko tyle, że taki, mówię, można być idol. Więc gdzieś tam zawsze była możliwość uścisnąć dłoń, to chętnie chciałem uścisnąć i tam dwa słowa zamienić. Ale tak jak miałem sposobność z różnymi zawodowcami gdzieś tam mieć słowo, to niektórzy są bardzo niechętni, bardzo tacy antypatyczni w ogóle, a Kolman zawsze naprawdę taki super mega do ludzi, bardzo sympatyczny, no do miły. Teraz jest, to no jest naprawdę chyba jeszcze bardziej jest otwarty niż był kiedyś, pomimo to, że liczy się z tym, że nie jest mu łatwo przemieszczać się. Jasne, logistyka tak. Dla niego jest często wyzwaniem. To samopoczucie no, jest nie zawsze takie, jak powinno być. A on jest... Nigdy nie odmawia żadnych zdjęć, zawsze jest uśmiechnięty, nigdy nie robi, wiecie. Tam miałem nieraz takie sytuacje, że stałem tam gdzieś do kogoś, już nie będę mówił po nazwiskach, to bo po co tam mówić, ale stałem sobie na przykład, wiecie, w kolejce po kasety wideo z treningiem. Ten zawodowiec siedzi sobie tak i nawet gość obok pyta, jak masz na imię, nawet on nic ci nie zapyta, jak masz na imię, on tylko podpisuje, nawet na ciebie oczu nie podniesie, nie, i ten, no to... No byłem mega, że jak powiem, wtedy zdegustowany tym jego zachowaniem, aż go potem, bo to było na FIBO, trąciłem barkiem przy barze. Taki, tam był taki bar, gdzie wszyscy chodzili jeść. Nie wiem, czy pamiętasz ten... Protein no House jakiś? Nie, taki bar, że można sobie było pójść jakieś piersi, mięso, zjeść coś takiego. I po tym incydencie, że mi tak źle mnie potraktował, jak wydałem pieniądze na tą kasetę, no to się spotkaliśmy właśnie w tym barze i tak sobie szedł, bo tak się zawsze bujał. No i ja mówię, no mówię, za to, że jesteś taki, mówię, i tak się bujasz, to ja ci mówię, z tej drogi nie zejdę, nie? No i tego tak szturchłem, trochę bardziej się nastawiłem na to szturchnięcie, że go tam zarzuciło, ale się odwróciłem, on się nawet nie odwrócił, się wyprostował, poszedł dalej, więc
No właśnie... A już myślałem, że będą jakieś afery i będą pisać w gazetach, że... Chciałeś, żeby fame się trochę... W tak, no teraz dopiero to by było pewnie... Bardziej by trzeba było to pociągnąć. Nie? To jeszcze było w tych takich czasach, że nie było takiego fame'u z tego. Kiedyś może to źle, inaczej by było dobrane. Teraz wręcz przeciwnie. Ludzie lubią takie rzeczy, nie? Tak, tak, tak. No, no ale bardzo mi się to nie podobało, jak mnie poseł tam potraktował i byłem na niego mega. Zresztą z innym takim zawodowcą też miałem taką spitkę. Z kim? Potem ci powiem, też, też na filmie. Ja ogólnie słuchajcie, nie lubię buraków. Ja po prostu nie lubię takiego buractwa, nie lubię takiego... uważam, że każdy jest, że powiem, równy i to, że on jest jakimś tam, nie wiem, mistrzem, bo wygrał... To nawet nie był jakiś gościu, wiesz, co wygrał Mister Olimpia, tylko gościu taki po prostu w topce. No. No, ale wiadomo, to, że jesteś w topce w kulturystyce, to dla kogoś z innej branży to może nic nie znaczyć. Więc ważne, jakim jesteś człowiekiem na co dzień, jak tych ludzi traktujesz, więc dla mnie to jest jakby najważniejsze i nie lubię po prostu buractwa, nie lubię takiego słabego zachowania, bo ja tam nie uważam, że ja jestem lepszy, czy ty jesteś lepszy, dlatego że jesteśmy, nie wiem, kulturystami, że coś tam ktoś osiągnął, bo dla kogoś innego, nie wiem, dla gracza, na przykład, nie wiem, w szachy, jesteśmy tylko po prostu jakimiś, no, pakerami i tak dalej, nie? A on może być mistrzem, że tak powiem, intelektu i tak dalej, więc... No właśnie, wiesz co, chciałem ci taką wyrazić moją opinię i to też jest nie tylko moja opinia, ale jest to bardzo często teraz no, brane pod uwagę, jak się zachowują osoby, które były bardzo wysoko na szczycie. No wiadomo, że na pewno chodzi o to, żeby być Mister Olimpia. I po, no wiadomo, ta kariera w końcu się zakończy, tak? Kariera sceniczna. I teraz najczęściej jest tak, że ci ludzie schodzą ze sceny, ci zawodnicy, i oni po prostu nie ma ich. I nawet dobra, ktoś pamięta, że on był Mister Olimpia, ale on, jego już nie ma. Ale są zawodnicy, nawet od razu mogę podać przykład jak Cutler, ale nie tylko on, którzy tak naprawdę ze sceny nigdy nie zeszli, bo on tylko nie startuje, ale on nadal jest ikoną. I właśnie dla mnie największym sukcesem bycie Mister Olympia, no przede wszystkim, bo chodzi o ten największy tytuł, jest on nadal nim jest, bo on umie się zachować również poza sceną. I on, jeżeli ma Bartak ogromny wpływ na to, żeby ten sport się nadal rozwijał we właściwym kierunku, to dla mnie to jest prawdziwa ikona i to jest osoba, która tym Mister Olympią można powiedzieć, że jest cały czas. Nie, że był, jest. I to dotyczy nie wszystkich, bo na przykład według mnie Phil Heath nie jest taką ikoną, która by mogła... która myślę, ma taki że myślę, że to jest też kwestia takiej charyzmy i takiego jakby samej osoby po prostu. Niektóre osoby mają to właśnie i są super takim właśnie taką reprezentantami tego sportu i tak dalej. I wiadomo, i to ja też uważam, że Mister Olympia to musi być przede wszystkim taka osoba, która reprezentuje ten sport na całym świecie. Nie? Czyli wiadomo, no że cały świat jest wpatrzony nie tam w mistrza świata czy tam w kogoś, tylko właśnie w tego Mister Olympia. Więc to musi być ktoś, kto jest no, jakąś osobowością. Nie tylko wygląda super, ale musi mieć też taką silną osobowość, taką porywającą, jak chociażby na przykład Arnold Schwarzenegger, czy chociażby tak jak właśnie mówisz, Jay Cutler, czy na przykład Ronnie Coleman. To były takie jednostki, które no faktycznie reprezentowały ten nasz sport w bardzo dobry, korzystny sposób. Natomiast faktycznie Phil Heath gdzieś tam się obijał uszy, że on tak nie do końca był dobrze postrzegany i na pewno nie był, mimo tego, że wiadomo, że był niesamowitym zawodnikiem i tak dalej, że faktycznie może masz rację, nie jest aż nie on, było to jego tak, zaangażowanie tak bardzo, takie w pełni. Słuchaj, ja uważam, że wiesz, jak jest problem wśród osób, które są na tym takim naprawdę top szczycie, że dla nich największy stres jest jak, kiedy i jak odejść. Niekiedy jest tak, że są zmuszeni, żeby odejść, albo po prostu dlatego, że no, bardzo przegięli i po prostu mogli to zrobić wcześniej, a chcieli na tym szczycie jak najdłużej być. No i po prostu z niego szybko spadli. Ale ja uważam, że są osoby, które świadomie zdobyły ten szczyt, przez pewien moment korzystały, będąc z tego szczytu, jak można powiedzieć, spoglądały na tą w dół. Tak. I swobodnie, spokojnie zaczęły z niego schodzić. Ale nie zeszły z niego do końca, tylko po prostu co jakiś czas są takie przełęcze, gdzieś jakieś tam są mniejsze szczyty, albo są po prostu inne uformowania terenu. Oni się na nich zatrzymują i nadal działają. Tak naprawdę są nadal na szczycie, tylko wiesz, w innym ujęciu. Nadal się
w tym mogą udzielać, nadal mogą się spełniać, nie? Bo spełnienie się nie dotyczy tylko maksymalnego wyniku, który się planuje, który jest określany jako szczytem, nie? Bo jeżeli ktoś, jak już wymieniliśmy, Cutler potrafi być ikoną, potrafi wykorzystać to, co zdobył, potrafi wpłynąć na innych, na całą branżę, no to o to wszystko chodzi, tak? Ludzie nie mają kojarzyć tylko kulturystyki ze zdobyciem złotego medalu i poświęceniem się maksymalnym wszystkiego, co w życiu mają, nie? A wiesz, nawet nie powiedziałbym o poświęceniu, tylko zaangażowaniu. On się nadal angażuje, tak? Odpowiednio oczywiście, angażuje się w biznes, angażuje się w promocję, nadal trenuje, nadal angażuje się w to, żeby jak najlepiej utrzymać swój stan zdrowia. No to jest, wiesz, świetny przykład. Tak naprawdę to jest według mnie największy sukces, jaki można osiągnąć. Nie ten, który tam się zdobyło na tej scenie, ale to, co się dzieje dalej, nie? Ale powiem ci tak, nie to, żebym ci cukrował, jesteś słodki, ale nie to, żebym ci cukrował, że według mnie tu w Polsce jesteś osobą, która zdobyła szczyt w sporcie jako zawodnik i właśnie z tego szczytu nie spadła. Podjąłeś decyzję w pewnym czasie, zaraz powiesz, kiedy właściwie, kiedy był ten moment taki zwrotny, że podjąłeś decyzję, że przestajesz startować, ale będziesz robił coś innego i nadal zostajesz w sporcie. Nawet jeżeli startowałeś, to twoja współpraca z wieloma ludźmi, zawodnikami trwała i ona właściwie teraz się aż tak mocno rozwinęła, że jednym z twoich sposobów i stylem życia jest to, że prowadzisz klub, prowadzisz coraz więcej zawodników i spełniasz się również współpracując, promując marki różnego rodzaju. Wiele ludzi chętnie z tobą chce współpracować, bo uważają cię za osobę, która ma świetny wpływ na branżę i na to całą otoczkę. Także ja uważam, że jesteś taką ikoną i widzę, że chyba twoim celem było właśnie zmierzanie w tym kierunku, a nie tylko brnięcie ku kolejnemu medalowi, bo wiadomo, twój apetyt na medale był, bo ja cię znam bardzo długo, bo my się znamy ponad 20 lat, no tak, i tak. Wiem, jak traktowałeś w ogóle trening, jak ważna była dieta, jak było twoje zaangażowanie, żeby zdobyć ten cel. I zobacz, i potem nagle przyszedł taki moment, w którym zdecydowałeś, i to też był taki zwrot dla niektórych niezrozumiały, bo dlaczego on nie startuje? A pewnie już nie może, bo coś przesadził, albo to, bo tak ludzie myślą, że jeżeli się kończy karierę, to się kończy dlatego, bo coś się wydarzyło złego ze zdrowiem, no tak, tak. Albo po prostu, nie wiem, no też kwestia finansowa ma na to wpływ, wiele jest takich przyczyn, które są przymusem, a ty podjąłeś decyzję kolejną, po prostu tak naprawdę dalej zacząłeś się rozwijać i to niekoniecznie, oczywiście sportowo też się rozwijałeś. Też chciałem, żebyś nawiązał do sytuacji, gdzie nie tylko kulturystyka ma miejsce w twoim życiu, bo bardzo lubisz się ruszać i dbasz o to, żeby być bardziej wszechstronnym niż kiedyś, gdzie kulturystyka nie dawała ci tej możliwości. Ja się z tobą zgodzę, no bo jest to w pewnym stopniu takie ograniczenie w jakiś sposób. Ograniczenie, no bo jesteśmy świadomi takiego ograniczenia, bo chcemy, żeby zaangażowanie musi być mocniejsze, jeżeli chcemy tej kulturystyce osiągnąć sukces. Ale wracając do tego punktu zwrotnego, powiedz, kiedy podjąłeś tą decyzję i co się wydarzyło, że i w jaki sposób zacząłeś kierować swoim życiem, nadal będąc w branży? Znaczy wiesz, ja można powiedzieć tak, że ja tej decyzji jakby sam do końca nie podjąłem, bo niestety można powiedzieć tak, że jakby ja przestałem startować w momencie, kiedy miałem jakby taki najlepszy okres. Jeździłem po zawodach, wszystkie te zawody, na których jeździłem praktycznie. No dlatego to było niezrozumiałe. Wygrywałem i tak dalej, to było wszystko super. Natomiast no niestety na mistrzostwa świata, na których startowałem ostatnich, wpadłem na dopingu po prostu, nie ma co tam ściemniać. Wpadłem na dopingu, dostałem wtedy bana na 8 lat. Czyli stwierdzono, że przez 8 lat jestem zawieszony na dopingu. Nigdy nie było wcześniej takich banów, natomiast wtedy wiem, że starali się bardzo mocno, żeby kulturystyka weszła w poczet sportów olimpijskich i chcieli zrobić po prostu przykładowo taką karę, żeby, że powiem, wyeliminować doping. Oczywiście
No nie mam nic oczywiście na swoją obronę, no wiadomo, byłem świadomy to i tak dalej, ryzyka i niestety się nie udało i gdzieś tam zostałem złapany na tym dopingu. Można powiedzieć, że troszeczkę byłem, że tak powiem, rozbity, dlatego że te zawody były wcześniej, już się szykowałem do innych zawodów, szykowałem się tutaj na Round Classic i przyszła taka wiadomość i nagle się okazało, że jestem zawieszony na 8 lat. Wtedy, w tych czasach, to był 2008 rok, nie było możliwości startowania w innych federacjach, bo w Polsce nie było ani NPC, wtedy jeszcze nie była podzielona, nie było tego rozdziału, więc tak naprawdę było tylko IFBB. Wiadomo, że gdzieś tam raczkowały jakieś za granicą, jakieś NAB, by to i tak dalej, ale tak naprawdę no, w Polsce i w Europie nic innego nie było, tylko było IFBB, no więc jakby nawet nie myślałem o tym, żeby kombinować jakieś inne z jakąś inną federacją, no bo mówię, bo to by było dla mnie jakby cofnięcie się do tyłu. Ja gdzieś tam marzyłem sobie cały czas, że zostanę tym mistrzem świata i być może przejdę na zawodowstwo i zostanę może nie mistrz Olimpia, bo to zdawałem sprawę z tego, że nigdy tym mistrz Olimpia nie zostanę, ale że być może w jakiś sposób ta kariera się będzie dalej rozwijała. I oczywiście można powiedzieć tak, że przez to, że dostałem tego bana, nagle mi ta, że tak powiem, przyszłość moja się rozwiała, jeżeli chodzi o startowanie. Po 4 latach co prawda zdjęli ze mnie bana, więc mogłem już dalej startować, ale wiadomo, że już w tym czasie trochę inaczej swoje życie poukładałem i już trochę bardziej się zająłem takimi rzeczami związanymi z jakimiś z biznesami i tak dalej. Już nie byłem aż tak bardzo ukierunkowany na samo startowanie. Zobaczyłem, że też poza kulturystyką istnieje normalne życie i to życie jest naprawdę zajebiste i warto z niego korzystać. Teraz jeszcze też uważam, że wiadomo, zamykanie się tak typowo na jedną rzecz jest złe. Ja byłem zupełnie zamknięty, ja byłem skoncentrowany w 100% na startach i w tym 2008 roku można powiedzieć taki, że ja tam zrobiłbym wszystko, co tylko się da, żeby startować i wygrywać. Więc ja to mówię, że to być może był też takie od losu znak, żebym trochę wyluzował i żebym się cieszył po prostu życiem, żebym go gdzieś tam, że powiem, nie stracił. Tak, żebym go gdzieś tam nie stracił za wcześnie. No aczkolwiek niewątpliwie to było dla mnie straszny cios. Wyobrażasz sobie, nie? To w takim pełnym pędzie i nagle ktoś ci, że powiem, odcina możliwości i nie wiesz, co tak naprawdę są zrobić. A ja miałem całe życie podporządkowane pod kulturystykę, pod startowanie, a tu nagle się okazało, że już nie mogę startować przez 8 lat. 8 lat to jest niewyobrażalna ilość czasu. To nawet nie ma co tam myśleć, że tak, że rok czy tam 2 lata, no to wiadomo, sobie potrenujesz, pobudujesz masę mięśniową i tak dalej. Natomiast oczywiście nie przestałem trenować. Cały czas trenowałem dla siebie. Dlatego też jak mnie odwiesili tego bana po 4 latach, to akurat to było tydzień przed Strzegomiem się dowiedziałem i mówię, kurde, za tydzień są zawody w Strzegomiu, to sobie wystartuję. Więc to były moje najkrótsze przygotowania w życiu, bo tydzień czasu się przygotowywałem do Strzegomia i pojechałem na te zawody i wygrałem te zawody w tym Strzegomiu. Kamienna rzeźba, tak, w Strzegomiu. No, wtedy z Dojką wtedy startowałem. Tak. No. Wiadomo, że to nie była taka forma rewelacyjna, ale nie było takiej aż super mega obsady. Chociaż mówię, był Dojka, który był naprawdę mega też tam wtedy naładowany na tamte czasy. Się cieszyłem, że wystartowałem, ale potem jakby z tym kolejnym startem jakby nie za bardzo się tego zbierałem, bo już miałem trochę to życie poukładane. Natomiast niewątpliwie gdzieś tam cały czas w głowie siedziało mi to, tą chęć, że powiem, zdobycia tego mistrza świata. Jak już wiedziałem, że już nie jestem zbanowany, no to mogę gdzieś tam o tym kiedyś pomyśleć. No i mimo tego, że oczywiście robiłem inne rzeczy, że trenowałem, że to, że tamto i tak dalej, to nie trenowałem jakby tak w 100%, no bo nie byłem, że tak powiem, przekonany do tego, że wrócę na tą scenę. Natomiast wróciłem na scenę w 2017 roku i też tak można powiedzieć, że w sumie przez przypadek, dlatego że mój brat zrobił mi taki challenge, żebym wystartował w Radmagedonie. Dla tych, co nie wiedzą, Radmagedon to się biegnie przez przeszkody tam i tak dalej. No i oczywiście mówię, kurde, wiesz, tam trzeba mieć trochę kondycji pewnie i tak dalej, więc stwierdziłem, że przez 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie były te zawody, na które mnie mój brat w ogóle nie zapisał, no więc już nie było, że tak powiem, odwrotu. Więc przez te 2 tygodnie robiłem codziennie cardio i ta forma mi się na tyle poprawiła po tych 2 tygodniach, że się ten Ramagedon ukończyłem, więc super, nie wygrałem, ale ukończyłem, więc byłem z siebie bardzo zadowolony, zajebista zabawa,
Myślę, że jeszcze kiedyś sobie spróbuję. Było to krew i łzy. Tak. Łez nie było, krwi też nie było, ale błota było bardzo dużo. No. Że po tych dwóch tygodniach mówię, kurde, na tyle dobrze wyglądam, że może bym wystartował gdzieś. No co prawda mówię, nie robiłem żadnej masy ani nic, ale jakoś to tam w miarę wygląda, więc mówię, może gdzieś bym sobie pojechał tak dla przypomnienia. I akurat sprawdzałem wtedy kalendarz i było 8 tygodni też do tego Strzegomia, do tej kamiennej rzeźby. No więc te 8 tygodni przypilnowałem się, oczywiście nic nikomu nie mówiłem, to już wtedy był okres taki, że już te 2017, więc były media, Instagramy, wszystko i tak dalej, ale nigdzie nikomu nie powiedziałem, tak sobie w ciszy robiłem te cardio, podkręciłem dietę, no i wyszedłem w tym Strzegomiu. No i wygrałem ten Strzegom, no więc stwierdziłem, że jak już mówię, wróciłem, mówię i ten, no to gdzieś tam jeszcze pojadę. I potem były jeszcze jakieś zawody chyba z cyklu tych, jak to się nazywa, nie elitury, tylko też coś tam jakieś, Diamondy chyba były właśnie w Katowicach. I tam też pojechałem, też wygrałem tam w ogóle też z tym Hollingshead, ten co jest teraz zawodowcem, to on tydzień po tych zawodach, z których ze mną przegrał, wygrał kartę pro, no i teraz bardzo dobrze sobie radzi też w tej lidze zawodowej. Gdzieś tam byłeś blisko kogoś, równie dobrze ty byś mógł być na tym miejscu i tą kartę zdobyć. No, ale potem już powiem, że już tak jakby wyrosłem z tego, już wiedziałem, że jakby to ten sezon jest taki dla mnie taką zabawą i tak dalej, ale nie chcę już jakby startować, że wolę jednak zajmować się innymi ludźmi. Oczywiście sezon skończyłem dobrze, bo tam jeszcze potem jakieś zawody też wygrałem, potem Mistrzostwa Polski wygrałem, weteranów i potem Mistrzostwa Świata też wygrałem i to nawet w overall, czyli w wszechwag, więc może być, że byłem spełniony, mówię, kurde, tak, czuję, że zrobiłem to, co chciałem gdzieś tam osiągnąć, no poza tym Mister Olympia, ale to wiadomo, że to nie było o czym marzyć i, że tak powiem, stwierdziłem, że te spodenki startowe mogę sobie odwiesić i ze spokojem zająć się czyli innymi rzeczami. To ten takie przypadkowe startowanie było potrzebne, żeby tak się uświadomić w tym, że dobrze że kończysz skończyłem, świadomie, tak. Że ten nic się życia. Nie wydarzyło takiego, że ktoś się zmusił, zabronił tak dalej. Że byłeś w zgodzie sam ze sobą i że ta decyzja, no takie spokojne przejście na emeryturę, jak to się mówi, nie? Dokładnie tak. Dokładnie, też inaczej. A poza tym, jak szykowałeś się do tych startów takich przypadkowych, to nie było tego stresu. Na pewno byłeś inaczej się wiesz, kiedyś dla mnie na przykład jakby start na zawód, to było jakby, że tak powiem, albo życie, albo śmierć, wiesz co chodzi, to było 100% albo nic. Natomiast teraz, i to mnie nawet też troszeczkę martwiło, że sobie oczywiście trzymałem tą dietę, jechałem na te zawody i tak dalej, ale nie miałem aż takich emocji jakby z tego samego startu. Wyobraź sobie, że ja znalazłem po Mistrzostwach Świata, znalazłem dyplom w samochodzie po pół roku, gdzieś tam z tyłu w bagażniku. Oczywiście wiadomo, te puchary pozabierałem, a kiedyś bym zrobił tak, żebym to wyciągnął w jakąś tam ramkę i powiesił i tak dalej. Nie? Więc tak sobie potem myślałem, że kurde, że nie cieszy mnie to aż tak bardzo, jak mnie kiedyś cieszyło. Ja oczywiście uwielbiam trenować, to się nic nie zmieniło. Niektórzy do mnie przychodzą, mówią, że jak to się dzieje, że tyle lat trenuję i że cały czas mnie to jara. Ja uwielbiam trenować, więc jak gdziekolwiek jadę, na przykład nie wiem, za granicę czy coś, to ja zawsze muszę jakąś siłownię odwiedzić czy coś. Ja lubię to po prostu robić. Nie dlatego, żeby lepiej wyglądać, żeby tam, nie wiem, osiągać jakieś, nie wiem, wyniki, nie wiem, ciężary podnosić czy coś, ale dla takiego samopoczucia, więc jakby tego sobie nie wyobrażam, żeby nie robić. Ale wiadomo, że same przygotowanie do zawodów to już jest coś innego, a jakby samo wyjście na te zawody już mnie aż tak bardzo nie kręci. Ja lubię pojechać na zawody, zobaczyć, jak chłopacy wyglądają, tak dalej, szczególnie moich zawodników. Bardzo lubię, jak im wychodzi ta forma życiowa, to jest dla mnie też... No czujesz się częścią przecież tak, tego dokładnie. Sukcesu, bo bardzo mocno jakby nie było... Angażujesz się, tak, jasne, mając no. Nawet tak wiele zawodników. Ale samemu jakby nie odczuwam tej potrzeby wyjścia na scenę, nie? No, więc... ale jeszcze... Ale robi też swoje zawody, słuchajcie, no nie wiem, czy wiecie, mam nadzieję, że wiecie. No pewnie, że wiemy. Słodkiewicz Classic już... To, że kazałem, żebyś się przedstawił tak oficjalnie, to było po to, żeby, wiesz... Żeby ludzie zobaczyli, jak się przedstawia ktoś tak bardzo ważny dla mnie, no bo jesteś ważny i chciałem, żeby ludzie to wiedzieli, że właściwie dzięki tobie moja droga też się tak potoczyła, jak się potoczyła. No bo
Wiesz, zawsze byłeś przy każdym w sumie starcie wszystkich mistrzostw Europy, świata, nawet jakby gdzieś byli tam trenerzy kadry, z którymi tam trzeba było współpracować, to tak naprawdę tak, ty byłeś tym head coachem i ja ciebie słuchałem. Tak, no wiele lat tak było, nie? No, mistrzostw świata też zrobiłem z tobą. Tak, no dokładnie. Także, wiesz, jak się... Pokażemy ten plakat, ten twoje zdjęcie dalej cały czas tam wisi, nie? Na siłce z tych mistrzostw świata. Tak. A wiesz, że w sumie dlaczego ja zacząłem startować? Taka sytuacja podobna jak była u ciebie, że przypadek. U mnie też był przypadek. U mnie się urodził, jeszcze się nie urodził Nikuś. Ja byłem świeżo po ślubie, czyli właściwie zaczynając tam nową drogę życia, powinno się wszystko uporządkować. Nie jakieś głupoty startowania w zawodach, tylko po prostu, bo miałem przerwę w startach, tylko po prostu, żeby zająć się poważnie życiem. Tak? A ja oczywiście na odwrót, zachciało się startowanie, ale ty powiedziałeś, że a ja robiłem pokazy, żeby zarobić sobie trochę siana na pokazach. Ja pamiętam, ty mówisz tak, słuchaj, ale ty jesteś podstępny, słuchaj, jest pokaz w rowach. Ja mówię, jakich rowach? Nie? Nad morzem, wiesz, ludzie przychodzą z piwkami, sobie siedzą i oglądają, a zapraszają raz po raz kogoś, i żeby robił pokaz kulturystyczny. Nie? No, dobre siano? No dobre, nawet nie wiedziałem, ile ci się nie spytałem, pojechałem. Ale mówi, wiesz, warto było przygotować jakąś formę, nawet sobie jakiś bronzer wejść i tak dalej, wiesz, pokaz profesjonalny, bo ja tam zapowiedziałem, że będziesz, no i pojechałem. Ja patrzę, a tam właśnie... Kłodziej był, Nol był, paru zawodników, 6-7 zawodników. Fakt, że to było pod takim namiotem, gdzie wiesz, no ale byli sędziowie, był panel sędziowski, wychodziliśmy później tak dogrywkę robić na stołach i tak dalej, bo ty też startowałeś. Ja też sobie startowałem w tych rowach, tak. I tak podstępem spowodowałeś, że, no, że wygrałem, nie? A potem ty mówisz, to wiesz co, to stało jeszcze chyba 6 tygodni tam gdzieś, to jeszcze pojedź tu. No i pojedź tu i zrobiliśmy taki luźny sezon, taki... takich niezbyt ważnych zawodów, a potem stwierdziłeś, szykujemy się do Mistrzostw Polski. No i szykowaliśmy się do następną już wiosnę do Mistrzostwa Polski i już potem poszło jak poszło, nie? No i jesteś tym podstępem właśnie spowodowałeś, że dojechałem tam, gdzie dojechałem i ja jestem szczęśliwy, pomimo, że może większość ludzi ma więcej sukcesów niż ja, bo naprawdę bardzo... Nie mówmy ten, jesteś jakby nie było, jesteś też zawodowcem. Powiedzmy sobie szczerze, że większość z ludzi marzy o tym i tak naprawdę ja na przykład tego nie osiągnąłem i nigdy tym zawodowcem nie zostałem, więc nie ma co... A wielu uważa, że ty powinieneś być pierwszym zawodowcem, tobie się najbardziej należy. Znaczy wiesz, ja miałem jakby możliwość przejścia na zawodowca, bo kiedyś jakby za tych dawnych czasów, to tylko można było zostać mistrzem świata i wtedy zostajesz zawodowcem. Potem jakby przy końcówce, już ten właśnie 2008 rok, to ja miałem jakby propozycję przejścia na zawodowstwo. Wtedy jak już mnie złapali na tym dopingu, to miałem propozycję przejścia na zawodowstwo z Polskiego Związku. Tylko trzeba było zapłacić, jak na tamte czasy, olbrzymie pieniądze. Ja, no wiadomo, wiesz jak to kiedyś było, ja tych pieniędzy nie miałem, więc musiałbym albo mega się zapożyczyć, albo się zapożyczyć też u mojego wtedy byłego sponsora i tak dalej. Ale to były tak duże pieniądze, że bałem się, że jeżeli ktoś wyciągnie takie pieniądze, to ja będę takim trochę niewolnikiem, wiesz co chodzi. I się po prostu nie zdecydowałem. Poza tym dwa, że sobie myślałem, że mówię, no, zanim ja mówię, osiągnę jakiś sukces w tym zawodowstwie, zanim ktoś będzie zadowolony z tych pieniędzy, które wyłoży na mnie, no to będzie jeszcze musiał wygrać pieniądze, żebym gdzieś startował. Wtedy były tylko zawody praktycznie w Stanach i tak dalej. To ja mówię, no jak to będzie wyglądało? Mówię, ja mówię, wykręcę ich na te siano, żeby dostać tą kartę pro. Nic nie będę startował, nic nie będę ten, no nie wyobrażam sobie tego. I odmówiłem jakby, nie? I dlatego też można powiedzieć, że gdzieś tą szansę miałem. Oczywiście nie w taki sposób, że wygrałem tą kartę, ale mogłem, że tak powiem, bo to było niby tak, że za zasługi mogłem dostać. I wtedy jakby byłbym niezawieszony, znaczy byłbym zawieszony, ale przechodzę do ligi zawodowej już generalnie. Taki kompromis by powstał. Taki kompromis, no ale stwierdziłem, że nie dam rady finansowo głównie, więc no nie. Wiesz, teraz patrząc na obecne czasy, tych zawodowców jest bardzo wielu. Wiesz, teraz mi się wydaje, że troszkę za łatwo się te karty dostaje. Tak wiadomo, ja też uważam z jednej strony, że to jest fajne, że gdzieś tam jakby fajnie jest móc, że tak powiem, dojść do jakiegoś poziomu i wiedzieć, że na przykład wchodzę teraz na inny poziom, na inny level i zostaję zawodowcem, jestem w stanie walczyć. Natomiast
Myślę, że słabe jest to, że niestety dla większości niestety tych zawodników, którzy osiągają te karty pro, to jest gdzieś to jakby taka stopka i koniec kariery. Oni wiedzą, co z tym zrobić. Tak, no powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli na przykład na słabych zawodach wygrywa ktoś, kto nie jest jakimś super mega talentem, a tak czasami się zdarza, ktoś wygrywa tą kartę pro i teraz nagle ma wystartować w pro. No to wiadomo, że powiedzmy, że sobie robi tam, nie wiem, że za 2 lata wystartuje albo za ileś, ale większość z tych chłopaków nie osiągnie takiego poziomu, żeby konkurować z tymi ludźmi za oceanu. Wiesz, teraz byłem niedawno na tej Olimpii, no powiedzmy sobie szczerze, to jest zupełnie inny level. To trzeba nie dość, że rzeczywiście super ciężko trenować, pilnować wszystkiego na 100%, to trzeba być bardzo dobrym genetykiem, żeby z takimi ludźmi brać po prostu udział w takich zawodach. Więc ja tak też wychodzę z założenia takiego, że jakbym miałbym być, nie wiem, 10., 15. czy któryś i tak dalej na zawodach pro, to czy nie lepiej jednak zostać w tej amatorce, gdzieś tam jeździć po tych zawodach i zdobywać pierwsze, drugie na przykład miejsce, nie? Oczywiście też to, co na przykład ja widzę, tak, to kiedyś może było dla mnie trochę łatwiej jakby z tym nieprzechodzeniem na zawodowstwo, dlatego że kiedyś była tylko jedna liga, jedna federacja i tak naprawdę jakby takim spełnieniem każdego marzeń to było chociażby sama możliwość startu w mistrzostwach Europy czy świata. No więc jakby ktoś zdejmował medal na mistrzostwach Europy czy świata, to było ogromne wyróżnienie. Potem już można było powiedzieć, że już była tylko Mister Olimpia, no bo wiesz, co nie tak się kiedyś to jakby patrzyło na to wszystko. Natomiast teraz przez to, że są te zawody takie regionalne, tu są jakieś takie, nawet można jechać gdzieś, nie wiem, do jakiejś Hiszpanii, do Włoszech i tak dalej, tu są zawody i tak dalej, ale te zawody tak naprawdę, ja mam takie wrażenie, że one jakby niewiele się różnią od tych zawodów, które robimy na przykład w Polsce, nie wiem, zawody w Słupsku, zawody, nie wiem, w Bytowie, zawody w Warszawie, zawody, nie wiem, we Włoszech, zawody w Hiszpanii, nie? Wiesz, co mi chodzi, że jakby nie ma tego takiego wow, że ja startuję na mistrzostwach Europy, bo te mistrzostwa Europy są tylko raz, mistrzostwa świata są raz, Mister Olimpia jest raz, więc to faktycznie warto, ale dla tych innych zawodowców wiadomo, że jakby samo wygranie konkursu zawodowego jest niesamowite. Ale mówię, no, jak jestem w tych amatorach, na przykład nie jestem jeszcze zawodowcem, to tak naprawdę jeżdżenie po tych zawodach być może ich aż tak bardzo nie cieszy i dlatego starają się walczyć o tą kartę pro, bo ta karta pro jest jakby takim największym trofeum, który mogą zdobyć. Natomiast tak jak powiedziałem, no myślę, że dla niektórych jest to jednak jakby nie było taki troszeczkę hamulec rozwoju. No bo nie wierzę, że jakiś super mega, że jak powiem, karierę będziemy robić. Jak ktoś nie ma, nie wiem, 25 lat i nie wygrał tej karty pro, bo zrobił mega wielkie wow, no to raczej myślę, że... Zresztą patrząc, mamy trochę tych zawodowców. No nikt tam jakby jakichś mega spektakularnych efektów nie robi, nie? No i raczej chyba się nie zapowiada, nie? Chyba czy może znasz tam, może tak nie znam wszystkich. Że ktoś będzie robił. Co, no właśnie to jest ten problem, że dla jednych jest to przepustka, dla innych to jest hamulec, nie? Tak. I to przeraża, że tak naprawdę oni nie chcieli tej karty zdobyć, ale ją zdobyli, bo głupio by było nie wystartować na zawodach, gdzie można kartę zdobyć, a oni jednak ją zdobyli i tak naprawdę nie wiedzą, po co się tam pchali. Dużo jest takich osób. Oni się chwalą, ale bez przekonania, nie? Nie są przekonani, że tak naprawdę się z tego cieszą. Powiem ci szczerze, że głupio zabrzmi, ja zdobywając medal Mistrzostw Świata, ja nie jechałem po złoto. Moim marzeniem było mieć medal Mistrzostw Świata. Tylko to. Ja nawet nie liczyłem, że ja mogę być Mistrzem Świata. Jak ja go zdobyłem, to byłem tak zszokowany, że nie potrafiłem, taki byłem jakby bez emocji, nie potrafiłem ich poszukać nawet w sobie. Aż byłem tak, aż że u mnie to po czasie dopiero się wylało. Dopiero zacząłem takim opóźnieniem. Jak to było z tym zawodowstwem? Powiedz, że co cię skłoniło jednak, żeby... Wiesz co, ja miałem też taką historię trochę, żeby startować, taką nie do końca czystą, taką burzliwą, bo u mnie też dostałem oczywiście zgodę na to, żeby miałem możliwość przejścia na zawodowstwo, ale ja jeszcze chciałem po tym zdobyciu Mistrzostw Świata, chciałem startować dalej w różnych zawodach, ale gdzieś tam się wydarzyła historia, że daleko, daleko w Azji wziąłem udział w jakimś pokazie. Robiłem pokaz na zawodach, które były bez federacji. Takie były, wiesz, po prostu mistrzostwa Azji. Tam nie było żadnej federacji. Wszyscy mogli startować. No i w związku z tym, że ktoś mnie tam zobaczył, od razu do głównego tam prezesa nadał temat.
No i dostałem bana. I powiedzieli, że mam bana, dwa lata i tak dalej. A ja miałem wtedy... A ja wtedy miałem Olimpię w Moskwie. Była Olimpia w Moskwie, chciałem na nie startować. Amatorów. No i kurde, ja wiesz, w trakcie szykowania i tak dalej, no już się razem szykowaliśmy na tą Moskwę. I powiedzieli, że mam out dwa lata. No to ja mówię, a co się da zrobić? Oni mówią, no byś musiał przejść na zawodowstwo, nie? No to się okazało, że policzyli mi ten czas, który miałem bana 3 miesiące i na 3 tygodnie przed Moskwą dali mi zgodę i pojechałem na tą Moskwę, ale musiałem zapłacić karę. Nie będę mówił ile, ale to też w walucie obcej. No i za to, żeby przejść na zawodowstwo, musiałem wykupić tą kartę. Tak samo to jest tyle, ile ty miałeś. Zobacz. Także to była jedna opcja. Akurat byli sponsorzy, którzy za to zapłacili. I można powiedzieć, w taki sposób mogłem kontynuować dalej starty. No i przeszedłem na to zawodowstwo. Tak naprawdę ja tak nie byłem przekonany, że dla mnie to było marzenie być na zawodowcu. Ja też byłem tylko w tej jednej federacji, byłem po prostu wierny tej federacji, podobało mi się w IBB. Bo byłem taki, wiesz, bardzo sentymentalny może za bardzo. Nie myślałem za bardzo o sobie. Ja też bardzo byłem z tym związany. I byłem trochę ofiarą, no i ktoś to wykorzystał, ale z drugiej strony teraz patrzę, że to dobrze zrobiłem, że się uwolniłem i mogłem dalej coś, jakąś tą swoją karierę pokierować w pewnym kierunku. Wiele naprawdę zobaczyłem, wiele osób poznałem, wiele się nauczyłem. Także pomimo to, że mój dorobek w pro jest jaki jest, ale uważam go za... Doświadczeń dużo. Tak. Uważam go za udany i wiesz, może też no, nie byłem mistrz Olimpia i pewnie nie będę, ale jestem spełniony i to była taka fajna przygoda. Nadal jestem w tej przygodzie, nie wiem jak to się dalej potoczy, ale też nie zamierzam kończyć, trenować. Chcę jak najdłużej być w zdrowiu, rozwijać się. A wracając jeszcze, chciałbym tak na koniec do ciebie, bo to nie tylko kulturystyka dla ciebie formą ruchu, ona będzie zawsze taką bazą i na niej będzie się opierało wiele, ale ty jeszcze uprawiasz inne sporty, bo no miałeś swoją nawet przygodę w klatce, nawet udowodniłeś, że kulturysta potrafi się również ruszać, potrafi walczyć i pokazałeś się z dobrej strony, to nieważne jaki był wynik, bo to różnie to bywa, ale najważniejsze, że bez większych kontuzji i nadal trenujesz, nadal... Największe kontuzje odniosłem niestety przez te klatki, nie? Ale tak, wiesz, ale nadal trenujesz i... Kontuzji nie miałem, jak właśnie przez tą krótką przygodę z tym i nadal latem. Jesteś na macie. Ja sobie tam chodzę, raz w tygodniu sobie coś tam trenuję. Wiesz, ja trenowałem dużo różnych sportów innych, bo ja też jeździłem bardzo mocno w pewnym czasie konno jeździłem. Nawet tam skakałem takie małe przeszkódki, nawet myślałem o tym, żeby wystartować właśnie w takich zawodach konnych, chciałem skakać. No, natomiast oczywiście te sporty walki gdzieś tam się też napatoczyły, że tak powiem. Kiedyś trenując kulturystykę nigdy bym się nie odważył, no, bo bym się właśnie bał tej kontuzji i tak dalej. Natomiast jako, że już, że tak powiem, przeszedłem, jakby skończyłem w głowie, głównie mentalnie sobie wytłumaczyłem, że jakby nie muszę już być jakby taki wielki tej masy mięśniowej, nie muszę taki trzymać i tak dalej, to łatwiej mi było jakby robić coś innego. I powiem szczerze, że przez to, że gdzieś tam jakby sprawi mi to mega wielką frajdę, takie trenowanie jakieś tam na przykład sportu walki, czy w ogóle próbowanie się w jakichś tam innych challenge'ach dziwnych, to jakby dzięki temu też łatwiej mi przyszła akceptacja głównie tej mniejszej masy mięśniowej. Wiesz, bo ja na przykład też znam dużo chłopaków, którzy bardzo ciężko przechodzą z tego jakby sportowego takiego szczytu na emeryturę, nie? Że to jest ciężkie, jest obciążenie, zresztą myślę, że większość widzów też sobie zdaje z tego sprawę, bo jak na przykład jesteście nie wiem, w bardzo dobrej formie, a potem ona znika, bo nie wiem, bo kończą się nie wiem, wakacje, czy tam nie wiem, wchodzicie na masę, albo na przykład coś się stanie, jakaś kontuzja, nie możecie trenować, no to wiadomo, że w głowie zawsze jest szaleństwo, że ta masa spada, że już tak dobrze nie wyglądam. Wiesz, no ludzie na przykład chodzą w koszulkach, a potem nagle się ubierają, już nie chodzą w tych koszulkach. Nie? No ja to wszystko znam, wszystko to przerabiałem, no więc generalnie wiem, że to jest duże obciążenie. I teraz nagle, jak jesteś zawodnikiem, wyglądasz rewelacyjnie, czy na masie jesteś olbrzymi, czy na rzeźbie jesteś super zrobiony i tak dalej. I nagle masz zaakceptować to, że jesteś, nie wiem, 20 czy 15 gramów lżejszy. To jest, myślę, bardzo duże obciążenie dla głowy. Wiecie, ja na przykład też z podobną tkanką tłuszczową, jak jestem teraz, byłem
mniej więcej 15-20 kg cięższy, więc to jest dla mnie duże obciążenie, znaczy byłoby to dla mnie bardzo duże obciążenie, gdybym nic nie robił, tylko bym dalej trenował na siłowni. Natomiast ja przez to, że gdzieś tam przeszedłem sobie na inne troszeczkę sporty, gdzieś tam się, że tak powiem, robię sobie jakieś tam, mówię, inne challenge, takie bardziej wydolnościowe i tak dalej, to ja sobie zdaję sobie sprawę, że ta wielka masa mięśniowa by mi to bardzo utrudniała i potrafiłem sobie to sprytnie wytłumaczyć i dzięki temu jakby nie doświadczam żadnych tam, nie wiem, załamań, czy jakiejś depresji z tego powodu, że już nie mam, nie wiem, 55 w łapie, wiesz co chodzi, bo po prostu okej, okay, no tam to było super, ale tutaj dzięki temu widzę, że mogę zrobić coś takiego kondycyjnego, co bym w życiu nie zrobił, bo bym się udusił po 30 sekundach, wiesz co chodzi, więc jakby nie było, myślę, że szukanie sobie, bo każdy ze sportowców, myślę, że oboje może powiedzieć, że jesteśmy jakby sportowcami, tak jakby z duszy, z serca i tak dalej, to jakby ciężko jest, myślę, skończyć bycie sportowcem. Więc jeżeli już nie możemy rywalizować gdzieś tam, nie wiem, na arenie i tak dalej, bo tak jak powiedziałeś, że niektórzy odchodzą za wcześnie, niektórzy muszą odejść, niektórzy, że tak powiem, pozostawiają dobry ślad po sobie, niektórzy zły, to też tak uważam, że oczywiście odejść jakby w tym szczycie jest jakby najważniejsze, ale jakby samo odejście jest dla wielu osób problematyczne, dlatego na przykład niektórzy nie mogą odejść i cały czas próbują. No, zobaczmy chociażby na przykład Richa Gaspariego. Rich Gaspari, myślę, że każdy z was wie, kilkukrotny wicemister Olimpia i on jakby bardzo chciał, że tak powiem, zostać tym mister Olimpia, natomiast po pewnym czasie już ten jego taki szczyt minął i próbował potem kilkukrotnie jeszcze wystartować i coraz bardziej spadał. Na tych ostatnich Olimpii to w ogóle był tam chyba poza klasyfikacją, więc myślę, że coś takiego jest słabe, bo potem pamiętają go z tego ostatniego, najgorszego, z tej najgorszej formy, a nie z tego, co był w tym takim maksymalnym topie. Nie? No oczywiście wiadomo, teraz już wiele lat minęło, więc już wszyscy pamiętają, że on był tak czy siak tam numerem dwa, zaraz za Lichenim. Natomiast myślę, że jest to jakby słaby sposób na odejście z takiego sportu, gdzie był taką super ikoną. Więc myślę, że każdy sportowiec gdzieś tam powinien sobie wiedzieć, że faktycznie jest jakiś taki czas, że trzeba odejść z tego, żeby zostawić dobre wrażenie i myślę, że łatwiejszym sposobem na takie odejście jest znalezienie sobie czegoś innego, żeby czymś innym się pasjonować. Zresztą że takiego Małysza. Wiecie, no skoro już wie, że nie będzie bił rekordów, nie będzie już robił takich, że jak powiem, numerów, jak robił kiedyś, to gdzieś tam się zajął, jakimiś samochodami się ściga, gdzieś tam coś. Tak. On wie, że nie będzie mistrzem świata na pewno, nie wiem, w jakimś tam rajdzie Paryż-Dakar czy coś takiego, ale się bawi, pasjonuje się to i tak dalej. Więc myślę, że to jest właśnie zajebiste, że świat sportu jest tak szeroki, możemy znaleźć dla siebie mnóstwo różnych alternatyw i tak naprawdę cieszyć się tym, że cały czas gdzieś tam sport uprawiamy, tylko tyle, że musimy wiedzieć, że teraz to robimy trochę bardziej dla siebie, trochę bardziej dla fanów, a nie dla wyników. No właśnie to jest mega na koniec, bo myślę, że tego byś radził wszystkim, którzy nas słuchają. Słuchajcie, ja wam radzę tego, żebyście przede wszystkim znaleźli to takie szczęście, ten taki balans w życiu sportowca i takim normalnym. Ja powiem szczerze, że ja się uważam za takiego spełnionego sportowca i za taką szczęśliwą osobę, dlatego że tak naprawdę ja całe życie robię to, co kocham. Słuchajcie, więc każdemu tego życzę, żebyście mogli robić przez całe życie to, co kochacie i na tym zarabiać. Wiesz, żeby się z tego utrzymać. Ja też skończyłem studia i byłem jakby po studiach gotowy do pójście do normalnej pracy, do normalnej. Oczywiście bycie, to co robię teraz, to też jest normalne, ale oczywiście wiecie, o co mi chodzi, że takiej normalnej pracy, że będę gdzieś tam pracował w jakimś biurze, miałem tam projektować jakieś meble, cuda nie widzisz, miałem nagraną tą robotę. I oczywiście to było dla mnie przerażające. Natomiast też przypadek sprawił, że wyjechałem jakby z Poznania po studiach na siłownię, którą otwierali do Rzeszowa. No i tam zacząłem pracować, gdzieś odłożyłem jakieś pieniądze. Z tego otworzyłem siłownię w Goleniowie, która splajtowała, jeszcze z tym jakiś sklep, który też splajtował, ale potem gdzieś tam dalej robiłem to, co kochałem i dzięki temu myślę, że do dzisiaj jakby nie muszę chodzić projektować tych mebli, chociaż mam jakąś tam wiedzę na ten temat na przykład, nie? Ale maszyny możesz projektować. Tak, no, ale
ale słuchajcie, ale robię to właśnie, że jak wstaję rano, to nie mówię, że kurde, trzeba iść do roboty. Ja mówię, kurde, zajebiście, bo dzisiaj przyjeżdża Olej, a tam za dwa dni przyjeżdża, nie wiem, Damian Kufa, czy jakiś tam Tomek, czy coś, i wiem, że z nimi będę znowu, nie wiem, czy robił trening, czy będę coś tam rozwijał, zobaczę, jak oni wyglądają. Słuchajcie, mnie to mega jara, ja się cieszę, że ja po prostu całe życie, od 16 roku życia, ja cały czas robię, pracuję, bawię się moją największą pasją życiową, moją największą miłością, można powiedzieć, kulturystyką. Także tego wam właśnie życzę, żebyście też mogli tak spędzać swoje życie. Ja tobie bardzo dziękuję, że mogliśmy się w końcu spotkać, bo nie wiem, czy oni wiedzą, ale my, będąc tak blisko, mieszkając tak blisko, tak, spotykamy się niestety, i przypadkowo tak. To jest cały czas, przyznajemy się oboje do tego, że zaniedbujemy. Dobrze, że chociaż za pośrednictwem podcastu się ruszyło, że się otrząsnęliśmy, dokładnie. Bo za chwilę znowu zrobimy trening i myślę, że to wróci na te właściwe tory. Ja powiem ci, że jesteś dla mnie wzorem, tak jak kiedyś byłeś wzorem, gdzie startowałem, się przygotowywałem, to powiem ci szczerze, że bardzo się inspirowałem twoją postawą i dlatego siebie upatrywałem w twoim takim świetle i bardzo się cieszyłem, jak coś podobnie mogłem zrobić, chociaż byliśmy zupełnie innymi zawodnikami. Także też to nie było przypadkowo, że my się poznaliśmy i bardzo cenię właśnie takie podejście do pasji, która rodzi kolejne pasje i ogólnie całokształt tego wszystkiego wygląda tak, że jesteś spełniony i szczęśliwy. Nawet jeżeli ta pasja zmienia kierunek, niekiedy wygląda, przybiera, wiesz, inną postać, ale nadal się w czymś odnajdujesz i się rozwijasz. I właśnie ten rozwój osobisty, którego części ludzi brakuje, jest chyba najlepszym sposobem na to, żeby być szczęśliwym, no bo jeżeli widzimy, że się w naszym życiu coś zmienia, zmienia się na lepsze, to jeżeli te lekcje, które dostajemy po drodze, sobie odrabiamy, to myślę, że no nic lepszego nie może nas spotkać. I tego właśnie życzę tobie, no już tobie naprawdę nie ma co, bo ale i tak się zawsze życzy dobrze. I chciałem, żeby reszta brała chociaż po części przykład ze mnie. Też bym chciał, staram się być wzorem. No i z ciebie przede wszystkim. Myślę, że ten podcast w pewnym sensie tak mentalnie uderzy w nich. No i pomoże. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do wiadomo. No musieliśmy się w końcu spotkać, więc to była taka, można powiedzieć, pretekst taki do spotkania i do wspólnego treningu, więc ja się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję. No i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie formę, pamiętajcie, bez wymówek i do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. To był Prosiak i Dzik.